6 października, Jeruzalem, Księga Życia. Ostateczna perspektywa szczęścia, które zostanie nam dane, winna każdego dnia oświecać nasze życie i podtrzymywać naszą walkę. Dobrze jest móc sobie często powtarzać za świętym Pawłem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, i że niewielkie utrapienia obecnego czasu gotują nam bezmiar chwały. Całe nasze życie jest kroczeniem ku szczęściu wiecznemu. Pewnego dnia wszyscy razem, krzycząc z radości, przybędziemy na Syjon, a szczęście wieczne przemieni nasze oblicze pośród radości i wesela. Jakże więc nasze życie monastyczne, skierowane ku pewności tego spotkania z Bogiem, pragnące antycypować ten dzień, nie śpiewałoby pośród codziennej drogi, jak psalmista wstępujący do Jeruzalem. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego. Żyjmy więc według obietnicy Bożej. Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto czynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Nie upadaj na duchu. Jeruzalem, pocieszy cię ten, który ci nadał imię. Jerozolimo, spojrzyj na wschód i zobacz radość, która przychodzi ci od Pana.